Witam Was bardzo serdecznie, jak zwykle, w serialowym rozkładzie jazdy, tym razem na listopad 2023. Ktoś mnie ostatnio pytał, kiedy będzie wreszcie jakaś duża premiera serialowa i na co ja najbardziej czekam. A ja przyznaję, że nie bardzo potrafiłam odpowiedzieć, aż zobaczyłam listę premier właśnie na najbliższe tygodnie i zdałam sobie sprawę z tego, że no chyba to jest najmocniejszy miesiąc od bardzo dawna. Dwa polskie seriale, słuchajcie, finał The Crown i kilka innych ważnych powrotów, to myślę dosyć satysfakcjonująca lista. Oczywiście pełną listę tytułów znajdziecie w opisie tego wideo, a jeżeli czegoś zabraknie, no to tradycyjnie dopisujcie w komentarzach. I jeszcze jedna ważna rzecz, poprawka. Zapowiadany przeze mnie na październik serial Xaviera Dolana się na Netflix nie pojawił, w każdym razie nie w Polsce się pojawił, a ja po prostu korzystałam ze źródeł amerykańskich i stąd błąd, za który bardzo Was przepraszam. The Night Logan Woke Up w Polsce ostatecznie będzie, jest dystrybuowane przez Canal+, no ale na premierę poczekamy sobie jeszcze do 2024 roku, więc jeszcze raz Was bardzo przepraszam. A teraz przejdźmy już do naszej listy. TheOffice.pl, sezon trzeci, premiera 3 listopada, Canal+ Online. Za każdym niemal razem, kiedy wspominam o tym serialu, czuję zdziwienie, no bo trudno mi uwierzyć, że polska wersja tak kultowego komediowego formatu jak właśnie The Office nie tylko się udała, ale się udaje za każdym kolejnym razem. Osadzony w Siedlcach, serial o lokalnym oddziale Kropliczanki w trzecim sezonie jest już naprawdę taką produkcją mocno samoświadomą, bardzo osadzoną w swoich manieryzmach i bohaterach, którzy zdążyli się rozwinąć na tyle, że ma się też wrażenie, że odwiedzamy starych, dobrych albo umiarkowanie dobrych znajomych. Ponieważ przyznaję, że już widziałam przedpremierowo wszystkie 12 odcinków tej nowej serii, to obiecuję Wam, że będzie dobrze znowu, chociaż więcej chętnie opowiem w recenzji. Your Honor, sezon drugi, premiera 8 listopada, Canal+ Online. Kilka osób ostatnio w komentarzach pytało mnie, kiedy w Polsce pojawi się drugi sezon Your Honor i nareszcie mam dla Was dobre, ale troszkę też i złe wieści, bo serial powraca 8 listopada z 10 odcinkami, które jednocześnie zamykają historię nowoorleańskiego sędziego Michaela DeSiato. Drugi sezon jest jednocześnie też ostatnim, jaki powstanie, bo stacja Showtime zdecydowała się nie kontynuować tej produkcji. W nowych odcinkach grany przez Bryana Cranstona bohater zostaje postawiony przed kolejnym bardzo trudnym zadaniem, dzięki któremu ma szansę raz na zawsze ukarać tych, którzy skrzywdzili jego najbliższych. Nie uniknie jednak konsekwencji swoich wcześniejszych decyzji. The Curse. Nowość, premiera 12 listopada, Showtime. Co prawda ten serial nie ma jeszcze w Polsce ani daty premiery, ani nawet stacji czy platformy, która go pokaże, ale takich tytułów po prostu nie można pominąć. Zwłaszcza, że za jego produkcję odpowiada słynne studio A24, a w jednej z głównych ról wystąpiła sama Emma Stone. Według opisów The Curse to jest międzygatunkowa produkcja o tym, jak domniemana klątwa komplikuje relacje młodego małżeństwa, starającego się o dziecko. Pierwsze 3 odcinki tego 10-odcinkowego serialu miały swoją premierę podczas tego ostatniego październikowego nowojorskiego festiwalu filmowego i doczekały się bardzo obiecujących recenzji. W produkcji sporo jest czarnego humoru oraz eksploatowania takich tematów jak biały przywilej, zaufanie czy nieszczerość w relacjach. Myślę, że brzmi to co najmniej ciekawie. Informacja zwrotna. Nowość, premiera 15 listopada, Netflix. Przez ostatnie lata Jakub Żulczyk wyrósł nam na jednego chyba z najchętniej i najczęściej ekranizowanych pisarzy w Polsce. Od lat działa też jako scenarzysta, mając na koncie już choćby takie produkcje jak Ślepnąc od świateł, Warszawianka czy Belfer. Najnowsza produkcja Netflix Polska i Opus TV pod tytułem Informacja zwrotna to ekranizacja jego książki pod tym samym tytułem z Arkadiuszem Jakubikiem i Jakubem Sierenbergiem w rolach głównych.
Według opisów ma być to opowieść o byłym muzyku rockowym i trzeźwiejącym alkoholiku, który po latach stara się odzyskać relacje z synem. Autorem scenariusza jest Kacper Wysocki, Klangor. Reżyserem wszystkich 5 odcinków jest Leszek Dawid. Szepty mroku. Nowość, premiera 16 listopada, AMC. Ambitne produkcje często umykają naszej uwadze, tym bardziej polecam Wam ten konkretny tytuł. Wyprodukowany przez AMC kryminał pod tytułem Szepty mroku to bardzo jakościowy i trzymający w napięciu thriller psychologiczny, rozgrywający się w rezerwacie Indian Navajo w Nowym Meksyku. Głównym bohaterem serialu jest doświadczony oficer policji plemiennej Joe Liebhorn, który prowadzi śledztwo w sprawie brutalnego podwójnego morderstwa, a przy okazji wpada też na trop innej tajemniczej sprawy. Szepty mroku niemal w całości rozgrywają się wśród rdzennych mieszkańców rezerwatu. Jest to gęsta, bardzo klimatyczna opowieść, której pierwszy sezon wreszcie trafił do polskiej dystrybucji, a konkretnie właśnie do AMC Polska. Nie przegapcie tej premiery, bo naprawdę warto. The Crown, sezon 6, część 1, premiera 16 listopada, Netflix. Nie wiem naprawdę, czy jest coś, czym mogłabym Was przy okazji tego serialu jeszcze zaskoczyć, bo na pewno wiecie, że 6 sezon ma być ostatnim rozdziałem historii królowej Elżbiety II, a także, że Netflix zdecydował się emitować go w 2 częściach, z czego pierwsza startuje już właśnie 16 listopada i składać się będzie z 4 odcinków, a kolejnych 6 pokazanych zostanie w połowie grudnia. Wiecie też pewnie, że finałowe odcinki The Crown obejmą ten najtrudniejszy i chyba najbardziej kontrowersyjny okres historii brytyjskiej rodziny królewskiej, czyli między rokiem 1997 a 2005, a centralnym wydarzeniem fabuły ma być śmierć księżnej Diany, w którą ponownie wcieli się tu Izabel Dębicki. To, czego nie wiecie, to to, że Netflix zdecydował się po raz pierwszy nie udostępniać żadnych screenerów dziennikarzom, a więc nie liczcie na tradycyjną już przedpremierową recenzję, będziemy oglądać razem. Monarch – Legacy of Monsters. Nowość, premiera 17 listopada, Apple TV+. W 2014 roku Gareth Adams nakręcił głośny monster movie pod tytułem Godzilla i tak narodził się MonsterVerse, którego serialową kontynuację postanowił zaproponować swoim widzom Apple TV+. Serial nosi tytuł Monarch – Dziedzictwo potworów i opowiada historię, która rozgrywać się ma w 2 płaszczyznach czasowych między latami 50. XX wieku i współczesnością. W głównej roli, każdy w innym timeline'ie, wystąpili Kurt Russell oraz jego rodzony syn Wyatt Russell, wcielający się w młodszą wersję swojego ojca. Poza tym w obsadzie znaleźli się Kiersey Clemons, John Goodman, Anne Sawai i Anders Holm. Za reżyserię 2 pierwszych odcinków odpowiada Matt Shackman, który ma na koncie fantastyczne WandaVision dla Disneya. Całość ma mieć 10 odcinków. Fellow Travelers. Nowość, miniserial, premiera 19 listopada, Sky Showtime. Gdyby Mad Men powstawało teraz, być może wyglądałoby nieco inaczej. Jednym z ważniejszych wątków mogłaby być tak zwana lawendowa panika, która w latach 50. XX wieku owładnęła umysłami amerykańskiego rządu i przeniknęła do społeczeństwa. W dobie makartyzmu, który w każdym dopatrywał się komunistycznych agentów, lawendowa panika była przekonaniem, że szczególnym zagrożeniem dla amerykańskiego społeczeństwa są osoby nieheteronormatywne, bo są łatwo sterowalnymi agentami wrogiego wywiadu. Najnowsza produkcja stacji Showtime, dostępna w Polsce w usłudze Sky Showtime, opowiada o tamtej niechlubnej karcie amerykańskiej historii z perspektywy wieloletniego romansu 2 mężczyzn – Hawkinsa Fullera i Tima Loughlina. Całość ma 7 odcinków. Fargo, sezon 5, premiera 21 listopada, FX i Hulu. A skoro już przy poprzednim serialu wywołałam Mad Men, to co powiecie na powrót Jona Hamma?
Tym razem w innym powrocie, powrocie kultowego już serialowego Fargo od Noah Hawley. Najnowsza, piąta już odsłona tej czarnej komedii z metafizycznym morałem w tle powstała 3 lata po swojej 4. odsłonie i tym razem rozgrywa się dosyć współcześnie, bo w 2019 roku w południowej Dakocie oraz w stanie Minnesota. W obsadzie oprócz wspomnianego już przeze mnie Johna Hamma pojawią się Juno Temple i Jennifer Jason Leigh. W jednej z ról wystąpił też Joe Keery, znany z roli Steve'a w Stranger Things. Szykujcie się na dużo absurdalnego humoru, plot twistów i ciętych dialogów, o ile oczywiście serial w ogóle trafi do Polski w jakimś sensownym terminie, bo no, na razie o dystrybucji cisza, a starsze sezony nie są w tym momencie dostępne nigdzie i mam nadzieję, że to się szybko zmieni. Squid Game – Wyzwanie – Reality Show, premiera 22 listopada, Netflix. Na deser mam dla Was coś, co serialem nie jest, ale do serialu nawiązuje, no i robi to w bardzo niepokojący sposób. Kiedy po ogromnym sukcesie oglądalnościowym pierwszego sezonu Squid Game Netflix ogłosił, że planuje zrealizować reality show na podstawie scenariusza serialu, byłam, przyznaję, w lekkim szoku. No bo co? Będą tych uczestników tam zabijać na wizji? Oczywiście nie, ale będą do nich strzelać z paintballa. Za to wszystkie zadania wydają się już być żywcem wyjęte z serialu. Do tego doszły jeszcze różne medialne doniesienia, że na planie tego show były naprawdę trudne warunki, a część uczestników była też wyraźnie faworyzowana. No i oczywiście wysokość głównej nagrody jest tu istotna, czyli ponad 38 milionów dolarów, co przyznacie robi naprawdę duże wrażenie. Nie mogę powiedzieć, że czekam na ten program, ale na pewno go z ciekawością obejrzę, z ciekawością i dystansem. Poza tym w listopadzie swoje premiery mają. Welcome to Wrexham, czyli Witamy w Wrexham, sezon 2, premiera 1 listopada. All the Light We Cannot See, czyli Światło, którego nie widać, nowość, miniserial, premiera 2 listopada. Frasier 2023, nowość, premiera 3 listopada. The Buccaneers, nowość, premiera 8 listopada. For All Mankind, sezon 4, premiera 10 listopada. A Murder at the End of the World, nowość, premiera 14 listopada. Julia, sezon 2, premiera 16 listopada. Scott Pilgrim Takes Off, nowość, anime, premiera 17 listopada. Faraway Downs, nowość, premiera 26 listopada. Slow Horses, sezon 3, premiera 29 listopada. I to już wszystko, jeśli chodzi o listopad. Pewnie parę osób zauważyło, że na tej liście mamy też seriale, które były przesunięte z innych dat premier wcześniejszych, które już dawno, dawno temu ogłaszaliśmy. No na to nie mamy niestety w ogóle wpływu, na te wszystkie przesunięcia, różne zmiany, które są wprowadzane na bieżąco. I myślę, że jesteśmy na te zmiany skazani tak długo, jak na scenie serialowej i w ogóle w Hollywood dzieją się różne dramatyczne rzeczy, no bo mieliśmy pandemię, a w tej chwili mamy jeszcze do tego wszystkiego strajk, który, strajk scenarzystów już się skończył, ale ten aktorów i aktorek nadal jeszcze trwa i końca nie widać, więc no musimy być przyszykowani na to, że się jeszcze dużo może w tych datach premier nam, że tak powiem, na gorąco zmieniać. No ale to tyle. Oczywiście ciekawa jestem, które tytuły będziecie oglądać, które seriale zainteresowały Was najbardziej. Już zapowiadam w tym momencie wstępnie różne tam recenzje, które będziemy nagrywać. Piszcie w komentarzach o tych serialach, które będziecie oglądać, a ja już w tym momencie się z Wami żegnam i oczywiście odsyłam Was na nasze media społecznościowe, czyli Instagrama, Twittera i Facebooka i możecie nas też subować i lajkować, wiecie, i możecie zostawiać łapki w górę, dawać i tak dalej, wiecie. Dzięki.